Hej, hej, moi kochani, witam was bardzo, bardzo gorąco i praktycznie pierwszy raz, odkąd tutaj jesteśmy, nagrywam dla was aparatem. Bardzo, to bardzo was przepraszam za hałasy w tle, ale chciałam wam nagrać jeden taki filmik na tarasie. Gdzie nie było cicho, teraz jeżdżą, tu i jeżdżą. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Zapraszam was na hol zakupowy, jaki poczyniłam, odkąd przyleciałam, czyli od generalnie środy, mamy dzisiaj piątek, czyli przez dwa dzionki. Pewnie będzie tutaj nieład, jeżeli chodzi o te rzeczy. Nie pamiętam już dokładnie, co, gdzie kupiłam. Niektóre rzeczy jeszcze są w siatkach, ale nie wszystkie. Także może zacznę od dwóch pierwszych, jakie poczyniłam. Są to w takim jakimś Chińczyku, o takiej nazwie. I są to dwie torebki. Cena torebki to 14,95, jeżeli chodzi o euro. 14,95, czyli 15 euro. Jest to ta torebka, jest to taka torebeczka, jest to taka sobie listonoszka. Już widzę, że jest leciutko przetarta od moich ciuchów, także tak jak widzicie, no niestety się to przeciera, ale i tak super. Taka listonoszka, z tyłu ma tutaj kieszonkę na zatrzask. Tutaj ma również kieszonkę i tutaj ma kieszonek 3. Bardzo mi się spodobała, jest na bardzo długiej rączce. Także można przez ramię, na ramię, jak kto woli. I oczywiście ma tutaj jeszcze takie wstawione łańcuszki. Także bardzo fajna podróbka Michaela Korsa za jedyne 14,95. Więc to była pierwsza torebka. Kolejną torebką jest taka torebusia. Na takiej już grubszej rączce, na zameczek, taka głębsza, większa. Tutaj ma jakby dwie przegródki. Dołączony jest jeszcze pasek. Cena tej torebeczki 19,95 i na tą torebkę akurat jeszcze była przecena minus chyba bodajże 10 albo 20%, nie pamiętam. Także taka czarna, klasyczna, bardzo fajna, dużo mniejsza od tej mojej, którą mam w domku. Także taka oto Michael Kors, bardzo, bardzo fajna. Więc to są dwie torebki. Teraz kupiłam dwa portfele. Pierwszy portfel prezentuje się tak. Mam nadzieję, że tutaj kolory nie będą przekłamane. Jest to taki błękitniutki, bardzo jasny, niebieski. Tutaj ma jakiś taki wiszący łańcuszek, co bardzo ładnie wygląda. Fajną jest ozdobą tego portfela. Portfelik z przodu wygląda tak. Nie jest duży, natomiast jest pojemny. Tutaj ma przegródki, tu ma przegródki. Tutaj ma przegródki. Po czym zamykamy, otwieramy zameczek i jeszcze tutaj ma przegródki. Także taki fajny, niebieski, jeszcze niebieskiego Michaela Korsa nie miałam, więc taki błękitny w sumie, błękitniutki, bardzo ładny, lazurowy kolor. Jeżeli chodzi o cenę, to bodajże koło 10 euro, tak mi się wydaje. Coś koło 8, 9, 10 euro, bo akurat tam były też przeceny. Normalnie one są po 9,99 wzwyż, myślę, że tam jest chyba do 15 funtów, do 15 euro. Kolejnym portfelikiem jest portfelik taki, jest już troszeczkę większy, szerszy, też Michael Kors, oczywiście, mam nadzieję, że to światło wam tutaj nie przekłamuje, ale pewnie tak, jak będzie coś nie tego, to nagram raz jeszcze. Więc taki oto biały portfelik, otwierany na pojemny, jest miejsce na dowód osobisty, zdjęcia jak lubię, tutaj ma jeszcze więcej przegródek, tutaj ma kilka na karty i tutaj kilka schowków. No i tak by się prezentował. I też była bardzo, bardzo podobna cena. Także taki jest portfelik. Drugi, też coś koło 10 euro. Perfumy, jakie zakupiłam, już tutaj otwierałam, bo pokazywałam brygadzie. Przepraszam za hałas. Mam nadzieję, że da się wyciąć. Jest to oczywiście Angel w takim pięknym pudełeczku. Jest to 15 ml i jest to też buteleczka, którą możemy otwierać i ten atomizerek i po prostu dolewać sobie. Angel, nie muszę chyba mówić wam zapachu, bardzo słodki, bardzo duszący. Chciałam Kenzo Jungle, ale znalazłam tylko i wyłącznie 100 ml. Dla mnie to jest zdecydowanie za duża butla. Taki oto piękna gwiazdeczka, śliczny zapach. Angel, zawsze będę do niego wracać, na pewno wam o nim mówiłam już też w filmikach na 1000%. Trzy rzeczy, jakie zakupiłam właśnie w tej perfumerii o tej nazwie Fond Grub. I tutaj zakupiłam ze firmy Lola Make Up by Pearls. Zakupiłam chusteczki oczywiście mokre, bez alkoholu, bez parabenów i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze ich nie próbowałam, generalnie wczoraj zakupiłam, także od razu wam pokazuję. Chyba po euro 95, nie mogę się przyzwyczaić. Tak. Tak, euro 95, perfumy 24,65 za 15 ml. Kolejną rzeczą jest
Błyszczyk, jeden z firmy Lola Makeup, tak jak powiedziałam, Long Lasting Intense Color Lip Gloss, 7 ml. Błyszczyk prezentuje się tak, bardzo fajny, bardzo taki bardzo koralowy, bym powiedziała raczej, kolorek. Bardzo koralowy i cena, ja mam o numerku 005, cena tego błyszczyka 5,99. Natomiast druga rzecz, jest to taki błyszczyk, w takim większym opakowaniu przeceniony jest na 6,99. Jeżeli chodzi o wyjściowe ceny, to coś koło chyba 12 euro, tak mi się wydaje. Piękne opakowanie, bardzo mi się spodobało. To jest taka blaszka z napisem Lola. Lola Makeup by Pearls. Ultra Brilliant Volumin 005. Także taki błyszczyk zakupiłam. I to są w sumie tylko te trzy rzeczy, które kupiłam na tym stoisku z Lola Makeup. Tak wyglądają. Dwie rzeczy, jakie zakupiłam na stoisku Catrice, jakie znalazłam właśnie w Charlize. Tak, na stoisku Catrice zakupiłam dwa tusze. Jeden mam dzisiaj już użyty w użyciu, ale na pewno Wam o nich powiem więcej i na pewno Wam zrobię testy takie na żywo. To jest Catrice 3D Lash Multimizer Effect Mascara Ultra Black. Tak wygląda pierwsze opakowanie. Bardzo fajny, szczoteczka, jeżeli chodzi o szczoteczkę, bardzo ładnie pachnie, bo tak słodko, naprawdę strasznie delikatnie, szczoteczka jest bardzo z krótkimi włoskami, jest mięciusinka strasznie, natomiast silikonowa, mega, mega miękka, także polecam, naprawdę, mam go dzisiaj, więc na pewno fajnie pogrubia rzęsy, nie wydłuża, pogrubia. I drugim jest Catrice Glam and Doll False Lashes Mascara i jest to Blackest False Lashes. Szczoteczka, bo jest wygięta, mam nadzieję, że to widzicie, wygięta, silikonowa i również ma bardzo, bardzo krótkie włoski, czyli te igiełki. Jeżeli chodzi o ceny, to coś w granicach 5 euro jeden i 5 euro drugi. Kolejnym zakupem jest oczywiście sklepik Flormark. Jest to znowu tusz, kolejny tusz i jest to taki tusz Triple Action Mascara. Tak wygląda opakowanie, jest takie złote, właśnie podpisane, tak jak mówię, przekręcane na Twista, zaraz Wam pokażę. 12 coś chyba cena była tego tuszu. O, tak wygląda, takie złote opakowanie i tutaj jest twist, czyli mamy pierwsza opcja jest na wydłużające do wydłużenia rzęs, druga opcja to jest podkręcenie i objętość. Czyli generalnie ma on nam zapewnić wszystko w jednym. Więc zobaczymy, zobaczymy. Zrobię Wam testy na żywo, pokażę Wam to wszystko w oddzielnym filmiku. I ostatnie rzeczy, jakie zakupiłam, są w sklepie Summer Beach. Jest to bluza, jedna bluza to jest właśnie taka. Miałam ją wczoraj przewiązaną bodajże w vlogu, jak ją nagrywałam. Taka czarna, zapinana na zameczek, z takiego śliskiego materiału, nie wiem ile Wy widzicie. Nie wiem na ile Wam tutaj światło pozwala, bo naprawdę jest bardzo jasno i mi się tutaj chyba nawet odbija. Jest taki napis, rękawki są z siateczki, jak widzicie, czarna, tutaj na ściągaczu, na zameczek i tutaj na tych białych napisach są cyrkonie. Mam nadzieję, że to chociaż odrobinkę widać. Bardzo fajna. Jeżeli chodzi o cenę tej bluzy, to kosztowała ona 5 euro. Także jak za darmo. Drugą z takich identyczna druga bluza, z tym, że więcej jest bieli, ponieważ, czekaj, ja ją zapnę, czekajcie, zapnę, ja Wam pokażę. Tak wygląda druga bluza, tak się prezentuje, ma tutaj jakiś tam numerek, jakiś tam napis, czarna, z tym, że różnica jest taka, że od tutaj, od tej części, o, jest taki skórkowy, jakby skórkowa siateczka, natomiast zakończona jest czarnym ściągaczem. I również oczywiście te numerki są z cyrkoniami. Także również 5 euro to są te dwie bluzy z tego sklepu. I ostatnie rzeczy z tego sklepu jest to koszulka, którą miałam na sobie wczoraj, już mogłyście zobaczyć we vlogu. Taka fajna bokserka, z tyłu jest napis Sweet Delicate i znowu są usta, rozmiar M, I'm in love with Paris. I tutaj również są usta, usta są czerwone w cyrkonie. Cena tej bluzki to chyba 3 albo 4 euro, także naprawdę bardzo, bardzo tanio. I ostatnia bluzeczka jest to taka z motywem jakby takim wojskowym, naprawdę efektownie to wygląda. Ja uważam, że jest bardzo fajna, jeżeli chodzi o napis Sweet Air Club i cena tej bluzeczki, to już Wam mówię,
4 euro. I tak by się prezentowały, moi kochani, moje wszystkie zakupy poczynione wczoraj. Także mam nadzieję, że te rzeczy Wam się podobały. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. Co do urodzin, to oczywiście wszystko będzie wypisane w adnotacjach pod tym filmikiem. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że to światło tutaj takie zbyt ciemne niezbyt Wam przeszkadzało, ale bardzo mi zależało, żeby mimo wszystko na tym tle Wam jakoś nagrać. No ale losów z boksa ze sobą nie wzięłam. Także to chyba zrozumiecie. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moje zakupki Wam się spodobały. Jeżeli tak, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Za chwilę jeszcze Wam pokażę mój strój dnia. Jeżeli chodzi o strój, jest to oczywiście sukieneczka, taka ta czarna. Ja Wam ją pokazywałam, zakupywałam ją. Gdzie ją zakupywałam? Nie pamiętam teraz. No i nie przypomnę sobie. Nieważne, ale chyba w Londynie jak byłam. Ten zameczek tutaj się ten zameczek się rozchodzi, tak jak sobie ułożycie, tak będzie. Jest dość długa, tutaj jest fajnie wycięta, do niej mam ten łańcuszek. Może pokażę Wam z tej strony. O, tak się prezentuje, jeżeli chodzi o buty, to mam buty na koturnie. Naprawdę, no dość wysoko pewnie tutaj wyglądam i no jestem dość wysoka w tych butach zwłaszcza, więc nie wiem, czy to będzie tutaj wszystko dobrze widać. Ten zameczek jest świecący, jest na bezpiecznej wysokości i tak jak mówię, buty na koturnie, łańcuszek ten z serduszkiem, pierścionek z Primarka, żółte pazurki, bransoletka i to wszystko. No i tak właśnie wyglądam. Także ja bardzo Wam dziękuję za uwagę. Ściskam Was bardzo mocno, pozdrawiam Was bardzo gorąco. Mam nadzieję, że te filmiki Wam się spodobają, bo staram się nagrywać jak najczęściej tylko mogę. My teraz będziemy się zbierać znowu na spacerek. Bardzo fajna spacerowa pogoda, pewnie się tylko może przebierzemy w troszeczkę wygodniejsze, przynajmniej obuwie, bo może być problem. Bardzo Wam dziękuję za uwagę, trzymajcie się cieplutko, pozdrawiam Was bardzo, bardzo, bardzo gorąco. Ślę Wam 100 do buziaków. Bye!